Dzisiaj gramy w GTA 5, ale dosłownie wszystko kosztuje 1 dolar. Ten mega luksusowy dom, 1 dolar. Jacht, 1 dolar. Strój superbohatera Spidermana, 1 dolar. Ten samolot, 1 dolar. Ten super szybki samochód, to będzie 1 dolar teraz, dzieciaku, dawaj kasę. Dobrze, chwila, nie ma problemu, ale no nie, serio, żartujecie sobie ze mnie? Bo tak jakby ja dosłownie nie mam żadnych pieniędzy. A, Boże, nie, ale ja naprawdę chcę ten samochód. To naprawdę bolało, ja nie mogę, kto to był, ale no nie, tylko nie ona. Rozumiesz, to Gotti nic tutaj nie kupisz, bo właśnie ten jeden samochód jest już cały mój. Nie, nie, rozumiesz to, trenerko, ja będę od ciebie lepszy. Ja kupię dosłownie każdą rzecz, jaka istnieje w GTA 5. Każdy samochód, każdy dom, każdy jak i każdy strój superbohatera. I wiesz, co mam dla ciebie wyzwanie, ja trenerka VST Gotti. Kto więcej rzeczy kupi w GTA 5 w 24 godziny? O życie i wszystko, co mamy. A kto kupi więcej, dostaje tą epicką, sekretną rzecz. Proszę cię, naprawdę przestań mnie denerwować. Ale widzowie, ja naprawdę muszę zobaczyć tą sekretną rzecz. O, tak, chcesz wszystko wykupić? A co ty tutaj jeszcze robisz? Ha, ja bam, trzymaj to! O, widzowie, co jest, ale widzowie, to naprawdę bolało. Ale dobra, widzowie, teraz moim celem jest wykupienie dosłownie każdej rzeczy w GTA 5, zanim zrobi to trenerka, ale o nie, zobaczcie. Gotti, ale ona cały czas coś kupuje, proszę cię, musisz się naprawdę pośpieszyć. No okej, dobrze, robocie, może coś będzie w tym świetniku. Boże, widzowie, ale jak tutaj śmierdzi, tutaj naprawdę niczego nie ma. Nie no, widzowie, przecież to nie może być takie trudne, wystarczy tylko jeden malutki dolar. O, gościu, powaliło cię, dlaczego ty mnie przejechałeś? Ale poczekaj, w sumie kim ty jesteś? Witaj, niebieskowłosy dzieciaku, mogę ci pomóc. Okej, dobrze, zrobię wszystko, ale potrzebuję tylko jednego dolara, błagam. Posłuchaj, mój najlepszy przyjaciel jest zamknięty tutaj na posterunku policji. Jedyne, co musisz zrobić, to mu pomóc i go uwolnić. Okej, to niezbyt dobrze brzmi, ale dobra, co za to dostanę? Ogromną nagrodę w postaci pieniędzy, oczywiście, jeśli tylko wykonasz całą robotę. Okej, dobrze, niech będzie, zróbmy to, bo trenerce idzie coraz lepiej. Dobra, jest, mamy to, patrzcie na to, to jest posterunek policji. Mam nadzieję, że uda nam się wejść do środka, bo za tą nagrodę będziemy mogli kupić dosłownie wszystko. Siemanko, policjantko. Mam takie pytanko, czy mogę wejść do więzienia, bo mam takiego przyjaciela, którego chcę odwiedzić. Dobrze słyszałem, chcesz odwiedzić przyjaciela? To będzie kosztowało tylko 1 dolar. Ale się poczekaj, co? Nie no, to już jest naprawdę wkurzające. Czy masz do mnie pretensje? Takie są zasady. I teraz stąd wywalę, jeżeli ci się nie podoba, to zaraz cię tutaj aresztuję. Okej, okej, dobrze, spokojnie, Jezu, przepraszam, ja naprawdę nie chciałem. Dawaj, dziadku, całą kasę, ręce do góry. Naprawdę dziękuję, teraz mam 10 dolarów. Bing, kupione, bing, bam, bum, cała kasa została wydana. Gotti, ja nie mogę, co ty odwalasz, jest 34.0 dla trenerki. Zamknij się, głupi robocie, totalnie mi nie pomagasz. Silnie drzwi są zamknięte, ale na pewno gdzieś tutaj musi być jakieś inne wyjście, ale czekaj. Patrzcie, to jest samochód, który dostarcza paczki. Musimy się teraz naprawdę powolutku zakradnąć i jest, mamy to, wystarczy teraz wejść do tego pudełka. Gotti, proszę cię, wejść w chudzie, zaraz tutaj zebleję. I teraz naprawdę proszę i błagam, żeby ten listonosz wjechał do środka. Jest, jest, ja nie wiem, że tak, Boże, udało nam się. Ja nie wiem, że to się naprawdę stało, właśnie ta furgonetka wjeżdża do komisariatu policji. Okej, dobrze, robociku, teraz to jest czas na wyjście z kartonu. Okej, perfekcyjnie, jesteśmy w komisariacie policji. Pamiętaj, Gotti, teraz musisz przejść obok tych gości, uwolnić z więzienia tego przyjaciela i zdobyć jak najwięcej pieniędzy. Jest, dobra, mam tego gościa, jest tutaj. I mamy to, dobra, jesteś wolny. Hej, wystójcie ręce do góry. Ja nie mogę, ja tylko przyszedłem odwiedzić kolegę, ale proszę, zostaw mnie. Dobra, wywalone, biegnij, nie zwracaj na nich uwagi. Proszę, naprawdę przestańcie strzelać, teraz wszystko mnie boli. Wejdźmy na ten rower, bo musimy naprawdę uciekać. No i ten gościu, który da mi pieniądze, powinien być gdzieś tutaj. Hej, ty dziwny gościu. Zobacz na to, udało mi się, uwolnić twojego przyjaciela. Ja nie wierzę, dzieciaku, co jest, ty naprawdę to zrobiłeś. Ale proszę, należy ci się, to jest twoja nagroda. O, ja naprawdę dziękuję. Ale zaczekaj chwilkę, serio, tak mało, ale dobra, niech będzie. Pamiętaj, jeśli będziesz potrzebował więcej forsy, to do mnie zadzwoń. Do zobaczenia, głupi, naiwny dzieciaku. Okej, dobrze, naprawdę obiecuję, że zadzwonię, ale jaki jest twój numer? No nie, no serio, odjechał. Jeżeli teraz nie wygram, to dostanę 10 dolarów, bing, trzymaj to w powietrze. Jest, ja nie wiem, że ja mogę teraz kupić, że to jest mega epicki samochód i cały dom Gotti'ego. Halo, poczekaj, co się stało? Właśnie ktoś kupił mój dom. Ale dobra, nieważne, bo właśnie mam w banku już 4 dolary. No i teraz w sumie ja za to mogę kupić dosłownie wszystko. Pierwsze, co zrobię, to niech będzie nowa fryzurka. Oh yeah! I co powiecie, że teraz kupię o to mega luksusowe ubranie?
Yeah! No i oczywiście nie mogłem o tym zapomnieć, bo ja chciałbym kupić o ten mega niesamowity samochód. Oh, ja nie wierzę, jakie to jest niesamowite i szybkie. O Jezu, naprawdę przepraszam, nie chciałem cię przejechać. Okej, widzowie, ale to jeszcze nie jest wszystko, bo został nam $1, więc teraz idealny pomysł to będzie kupienie o tego mega drogiego prywatnego samolotu. Robociku, ale to będzie naprawdę fantastyczne. Oh! Poczekaj, gościu, co ty zrobiłeś? Oddawaj moje pieniądze. Dawaj, dawaj, Goty, zrobisz to, to jeden z służących trenerki. No i co z tego wiem, to ale ten gościu jest zbyt szybki. Goty, proszę cię, musisz się uspokoić, bo no nie gadajcie serio. On dosłownie ukradł mojego dolara i kupił za to ten prywatny samolot. Ojoj, z tego co widzę, to mój sługa już ci przeszkodził. Rozumiesz, to głupi dzieciaku, i tak ja to wygram. Całe GTA 5 będzie moje, jesteś dla mnie za słaby, narka przegrywie. No nie gadajcie, ja teraz znowu jestem spłukany i mam $0 na koncie. Goty, mam pomysł, musisz zadzwonić do tamtego gościa. Halo, hej stary, jesteś, naprawdę cię potrzebuję. Hej, jestem, co się dzieje, Goty? Dobrze, posłuchaj, ktoś ukradł moje pieniądze i kupił samolot, a ja chciałem kupić ten samolot. Teraz jestem uwięziony na jakimś lotnisku. Jestem cały w panice, proszę pomocy, nie mam kasy, zimno tutaj, ja tutaj umrę, będę spał na ulicy. Okej, dobrze, uspokój się. Krążą plotki na mieście, że wszystkie banki dla bezpieczeństwa zostały przełożone do więzienia. Jeżeli to ukradniesz, to będziesz mógł kupić każdy dom, każdy samochód, wszystko w wymiarze GTA 5. Okej, niech będzie, brzmi to naprawdę dobrze. Ale co z tego, jak widzę, że jest coraz gorzej, bo mój wróg trenerka wykupuje coraz więcej rzeczy. Ale poczekaj, jak to mam się dostać do więzienia bez pieniędzy? Nie martw się, Goty, zrzucę ci trochę dolarów, a za nie kup rzeczy do misji, a potem mi oddasz. 1/3 miasta wykupiona, ja właśnie okradam kolejny dom z kolejnych dolarków. Więc z tego co mi się wydaje, to będziemy potrzebowali broni, pojazd. Witam, proszę pana, ja potrzebuję tego minigana. Oh, ja to jest naprawdę niesamowite, teraz to dosłownie już mnie nikt nie pokona. Ojoj, ale serio, naprawdę przepraszam, że zniszczyłem twój sklep. Ale spokojnie, proszę, naprawa tego będzie kosztowała tylko $1. Okej, dobra, ale mamy broni, teraz jedyne czego potrzebujemy to naprawdę dobry samochód. Niech będzie, wejdźmy tutaj na stronę. Ten na pewno nie, ten na pewno nie, ten będzie za wolny, ten jest strasznie brzydki, ten też nie. Ale okej, dobrze, ten odrzutowiec będzie idealny. Goty, ale poczekaj, stój. Jak ty niby chcesz ty wejść do więzienia, my potrzebujemy czegoś małego. Boże, robocie, zamknij się, rozumiesz, to będzie idealne. Naprawdę, spokojnie, spokojnie, nie martw się, mam na to idealny plan. Więzienie jest naprawdę blisko, jest to już czas na boom, boom. Goty, ja nie mogę, nie, proszę cię, przecież ty tego nie przeżyjesz. Moja głowa, to naprawdę bolało. Ale widzowie, robociku, patrzcie na to, udało nam się. Ale dobra, okej, nieważne, gdzie są pieniądze, gdzie są pieniądze? Pieniądze? Ja dosłownie teraz mam $1 000 000 na koncie. Goty, ale co z tego jest 5 do 201 dla trenerki? Jeżeli się nie pośpieszysz i przegrasz, to zginiesz. Tam gdzie się, roboci, trenerka, nie ma szans, musimy ją przegonić, ale... Au, Boże, przestańcie do mnie strzelać! Która pierwsza dobiegnie do mety, dostaje 1000 dolców! 3, 2, 1, start! Dawaj, szybciej, szybciej, Arbeta, jesteś przecież najszybszej. Dobra, jest, mamy, to udało się! Serio, policjanci, chcecie mnie pokonać, ja mam epickiego minigana. Bam, trzymaj to! Bęk, gościu, masz na swoje, ty też leżysz! Rozumiecie, to ja jestem lepszy, trzymajcie to! Ale teraz jestem milionerem i to czas wydać pieniądze! Potrzebuję kupić jakiś samochód do ucieczki, bęk, $1! Jest, widzowie, to jest naprawdę niesamowite, nigdy tak dobrze nie bawiłem się w GTA 5! Patrzcie na to, ja teraz mogę kupić dosłownie 1 000 000 takich samochodów! Halo, stary, hej, udało mi się, ale z tego co widzę, to ściga mnie policja! Genialnie, gratulacje, dzieciaku, teraz spotkajmy się na lotnisku! Musimy naprawdę uważać, ale Boże, no nie, przebili mi oponę! Nigdy nie uciekniesz, rozumiesz, to teraz tu albo zginiesz! No nie gadajcie, mój samochód przestał jechać! Ale dobra, niech będzie to czas na nowy samochód! Ja, bycie bogatym jest naprawdę super! Widzowie, ale zostało jedyne wyjście, muszę zacząć z nimi walczyć! O nie, czy ja? Czy ja właśnie nie mam żadnej amunicji? Spokojnie, Goty, nie martw się, mam na to radę! Dlaczego teraz na przykład nie kupimy każdej broni w GTA 5? Boże, ja nie wierzę, robociku, ty jesteś genialny! Mówiłem, głupi policjancie, że nie warto ze mną zadzierać! Więc teraz wynika z tego, że powinniśmy się spotkać, o, gdzieś tutaj! Ja nie mogę, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, o! Goty, no proszę cię, szybciej, nie ma czasu! Goty, co ty robisz, proszę, teraz pomocy, ona zaraz mnie złapie! To nikt nie będzie pomagał Gotiemu! Hej, ale nie, proszę, stój, to wcale nie jest śmieszne! Nie, no teraz sobie ze mnie żartujecie! Oj, oj, dom za $1 naprawdę tak drogo! Na szczęście, pęk, ja jestem milionerką! Tręb jest mój! Tręb też od teraz jest mój!
mój. O, jakie słodkie dziecko właśnie kupię. Dobra, nie mamy czasu, musimy jakoś ją dogonić. Dobra, niech będzie ten mega ogromny jak będzie mój. Kupię teraz o ten sklep spożywczy. Ten o tutaj z samochodami. No i do tego cały komisariat policji. Każda pojedyncza broń od teraz jest już cała moja. Właśnie wykupiłam to, że będę prezydentem i czas coś ogłosić. Dobrze, czołg został wykupiony, ale teraz chodźmy. O, poczekajcie, o co chodzi, co się dzieje w telewizji. Witajcie, słabi, głupi mieszkańcy Los Santos. Scotty, ale ty widzisz to, co ja, co tutaj robi trenerka. Właśnie kupiłam, zostanie prezydentką w GTA 5. I ja chcę wykupić dosłownie wszystko, ale tych dwóch gości chce mi przeszkodzić. Co nie, poczekaj, co ona chce zrobić. Rozkazujemy każdemu ich zniszczyć i im przeszkodzić. O nie, widzowie, co to jest, musimy uciekać. Goty, więcej kupuj. Jest, udało się, mamy wykupioną połowę, ale poczekaj, Goty też ma połowę. Teraz chcę wykupić te wszystkie samochody. Nie, rozumiesz to, bo to ja chcę je kupić. No dobra, sama tego chciałaś za 3, 2, 1. Hej, proszę was, nie stójcie, mam idealny pomysł. Przecież macie tyle samokupionych wcześniej, to co jakbyście zrobili zakład? Każdy z was by wziął po jednym z tych samochodów. No i będziecie się ścigać po tym całym torze, kto pierwszy umecie. Jeżeli ja wygram, mogę kupić dosłownie wszystko za $1. A jeżeli ja, to będę mogła kupić każdy budynek, pojazd, wszystko w GTA 5. Weźmy ten samochód, bo ja naprawdę nie mogę tego przegrać. Ale o nie, jaki ona ma samochód. Panie i panowie, tu czas na wyścig, które ciął wszystko, co istnieje w GTA 5. W żółtym samochodzie potężna i bogata trenerka. A za to w czerwonym samochodzie jakiś dziwak. 3, 2, 1, start. O, co do jasnej ciasnej, ten samochód jest do pani. Poczekaj, ale co jest, przychodzą jakieś dziwne transakcje. No nie, widzowie, poczekajcie, co się dzieje. Hej, ja nie mogę, ludzie, co wy robicie, przestańcie dawać mu te rzeczy za $1. O mój Boże, widzowie, to jest naprawdę szalone. Musimy teraz naprawdę dobrze wylądować. O, to naprawdę bolało. Ale czy wy się wydajecie, ja właśnie wygrałem. Jest, ja nie wierzę, udało się. Sprzedawaliśmy ci samochody, bo nienawidzimy tej głupiej prezydentki. Nie, ale ja teraz jestem naprawdę wkurzona, aż mi się chce teraz płakać. Koty, proszę cię, to jest naprawdę niemiłe, promuż jej, ona płacze. Wiesz co, proszę, mam coś dla ciebie za darmo. O tą piękną siłownię. O, dziękuję, Goty, jesteś naprawdę wielki. A ja teraz kupię dosłownie wszystko. Ten helikopter jest mój. Ta plaża jest moja. Te wszystkie domy są moje. Te wieże są moje. Zwierzęta moje. Basen mój. Ten napis cały mój. Te satelity te moje. Te statki moje. Całe miasto GTA 5 jest moje. Ten strój Spidermana jest mój. I to wszystko za jedynie $1.